Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Beka i znajdujemy się ponownie, moi drodzy, w palnicach. Przepraszam, jeśli była jakaś ścinka. Możliwe. Nie jestem w stanie powiedzieć, po prostu OBS jak zawsze odwala. Znaczy odwala, po prostu mi tego nie pokazuje. Znaczy zdarza się tak, mniejsza. Nie przedłużając. Pięknie, mamy first blooda. Znaczy first blood nasz. Dlaczego chciałem tutaj bić od razu? Chciałem zacząć od tego, iż nasi przeciwnicy mają dwóch supportów, co jest dziwne. Znaczy my też teoretycznie, ale mamy po prostu jednego grającego jako flank, oczywiście, czyli Pipa. Jakkolwiek głupio to nie brzmi i jakkolwiek bardzo bym go nie chciał zabić, bo naprawdę mam co do Pipa. I tutaj i w strajku w paladin, w sensie i tutaj i w paladin strike Pip jest absolutnie okropną postacią. Nie nadaje się do niczego, teoretycznie niby do flankowania, ale nie w mojej opinii. Do czego jeszcze tutaj dążę dalej? Cóż, ciężko mi powiedzieć, że żeby tutaj coś fajnego wyszło dalej. I co tym wydawało mi się ok. Aczkolwiek o wszystkim się przekonamy w grze. Dopiero. Jak to wygląda wszystko z legendarkami, nie wiem, bo nie zdążyłem zwrócić uwagi na to. Jeszcze słyszę Szalina. Nie wiem, gdzie on jest. Tutaj przed nami teraz. Dobra, już go załatwili, super. No to wracamy w takim razie. W każdym razie, no uważam, że enemy spieprzyli z tym, że wzięli sobie dwóch supportów. Ja rozumiem, że mamy series, ale to co oni odwali, to jest absolutna masakra. Znaczy to, że mamy series Pipa, tak? To ja rozumiem, ale to co oni odwali, to jest dla mnie absolutna masakra i uważam, że to nie ma sensu po prostu. My w tym momencie ich niszczymy kautami. Oni w ogóle tych kautów prawie nie potrafili, no bo kiedy, tak? Jak mają dwie postaci, które muszą się skupić na Kronosie na przykład, czy na Moral Boostie, w zależności od tego, która też potem Link, tak jak mówiłem, może, znaczy nie mówiłem tego. Link może się na przykład skupić na Moral Boostie, żeby sobie szybciej ulta ładować oczywiście, bo ult jest całkiem fajny do supportowania. Natomiast, no cóż, w tym momencie odchodzą im dwie postaci, więc mają maksymalnie trzy kauty. No jeszcze na dodatek sobie Szalin, mają Szalina, więc Szalin tak za bardzo z kautem nie pasuje, znaczy to jest moja opinia. Więc wychodzi na to, iż po prostu, no są wyłączeni, tak? Nie wiem, że całkiem, ale w dużym stopniu na pewno. I co zrobią teraz, nie? Jak są bez dwóch postaci, naprawdę. Mają naszą seryjkę przeciwko sobie. No, są w dupie. Po prostu. Dobra, mam ulta i koniec. Kończymy to wszystko. Może nie kończymy, bo widzę, że im mimo wszystko tym ultem ładnie tutaj poleciało. No, miałem tylko kauta na pierwszym chyba, więc dużo to im nie zrobiłem. Zatkana, pięknie. Chciał dokończyć resztę jeszcze tutaj, myślę. No, pozostało tylko. Niestety dogonił mnie Rukus, ale to jest kwestia chwili, zanim tam z powrotem dobijemy. Myślę, że VVVG by się przydało, ale widzę, że tutaj mamy Lian i Terminusa, który ma ulta, więc to może się dobrze skończyć. Ten Terminus sobie doładuje tego ulta do końca. 6%, 5% mu brakuje. Lian tam ledwo żyje, ale pięknie użyła teraz ulta. Terminus jeszcze 1% i będzie jest. Dobra, to Terminus może tam wbijać teraz. Myślę, że on też o tym myśli. Myślę, że on też jest tego świadom. I chyba właśnie tak się stało. Pięknie, żyj. Koniec. Koniec? Jeszcze nie koniec? Ale to jest koniec tak czy tak, no ten Terminus i jego ult tutaj absolutnie to skończą, w razie wypadku nawet. Nie musiał używać ulta, więc tak czy tak, no my teraz chyba, raczej ten mecz jest wygrany, no 12 na 1, kurczę, szkoda tej śmierci, no ale cóż. Każdy chyba padł. Każdy musiał paść przynajmniej raz. Ale nie żałuję. A widzę, że bardzo dużo osób wzięło tego skina series. On jest naprawdę świetny, w sensie jeśli chodzi o te skiny z tego eventu, który tam się nazywał, nie wiem, coś tam wzgórza w niebo wstąpienia. Oblężenie chyba wzgórza w niebo wstąpienia, czy jakoś tak. Znaczy event sam sobie był nudny strasznie, ale skiny akurat były nie najgorsze, szczególnie ten series. Tak, znowu wszyscy powiedzą, że lecę na to, że prawie ma odsłonięte cycki. Tak. To stanie tak, że ja go też kupiłem. Zresztą teraz trochę żałuję, w sumie. Żałuję, że ta ramka była tak droga, bo ramkę się dostawało, jak się kupiło przynajmniej te trzy skiny wszystkie, które tam były, plus czwarty skin się oczywiście otrzymywało, więc no to jest 900 kryształów, więc strasznie drogo.
mojej opinii. Więc sami chyba rozumiecie, o co mi chodzi w tym momencie. Bo ja się wrócę może tutaj, bo widzę, że tutaj jest nieciekawie z tą Aszką. Przynajmniej ten minusowy się dosyć ostro oberwał i ważne, że nie było sensu, żeby tam siedział. Te jeszcze Rukus, kurczę. Dobra, Rukusa może bym zostawił, bo od niego da się uciec jeszcze w miarę. Natomiast tutaj jest Link, która nam jeszcze troszkę przeszkadza. I to przy okazji z supportem, więc też by się przydało ją tutaj wyeliminować. Aha, cholera, mamy się. O, pięknie. I oczywiście ten minus zgarnął połowę jego ulta na siebie. O Jezu! Jezus, biedny Pip. Pięknie, no, nie narzekam. Chyba ten minusowy nawet zwiększyli troszkę ten obszar, tak mi się wydaje, przynajmniej ulta. Ale jest dobrze. Ten mecz mi jak najbardziej pasuje. Znaczy nadal jestem strasznie zdemotywowany po poprzednim, ale jest zdecydowanie lepiej niż było. Nie mogę narzekać na pewno. Chyba, że teraz mamy przynajmniej szansę na wygraną, oczywistą. Okej, okay, dostało mi się kupio ogłuszeniem. Okej, okay. Przeładuję sobie na spokojnie. Ale nie zdążyłem. Niedobrze, ja się wycofuję w takim razie zaraz stąd. Kowi troszkę pomogę i super. Udało się. O, krycik gra akurat. Jak miło. Teraz spojrzałem sobie na czat. No nie wiem co mam powiedzieć. No mecz jak mecz, tylko że tym razem w drugą stronę. Ja jak było wcześniej tak, że nie chciałem go nagrywać, tak ten też nie jest w sumie taki fajny do nagrywania. Jeśli mam być szczery, bo takie wygrane też nie są wcale w żaden sposób budujące. Tutaj się nic prawie nie dzieje takiego, co można by było powiedzieć, dodać do moich umiejętności, mógłbym tak powiedzieć wręcz. Dobra, tutaj leczenie leci. Cały czas, no. Nie ma po prostu. Takie mecze, one są ok, bo no fajnie, wygrywamy, tylko że one nic nie wnoszą do powiedzmy do gameplayu, do pokazu grania, do pokazu postępu jakiegoś. To są kolejne gameplaye z sekcji wygrywam sobie easy meczek, bo przeciwnicy to debile i tyle. A tam jeden uciekł kurczak, znaczy kurczak, to w sumie jest kosmiczny kurczak, więc dobra, powiedzmy, że nadal jest kurczakiem. Przecież mi to zupełnie kurczaka nie przypomina. Jeszcze teraz tutaj może troszkę przeniosę na górę, ponieważ po prostu na dole jest troszkę za dużo sypu. Tutaj bym się na przykład zajął tą Aszką. Dobra, brakło mi teraz czasu na tą epkę moją. 20 kilka sekund nam zostało jeszcze. Spokojnie, mamy czas. 15 sekund. Dostałem chwilę od Pipa, to jest duży, duży, duży plus. W sensie dobrze, że to zrobił w ogóle. Dobra, no i trzymam payload raczej. I myślę, że to jest już moja teraz rola, aby ten payload utrzymać. Pięknie. To było całkiem niezłe ze strony serii. Aczkolwiek no niestety Aszki teraz nie zabijemy, a Rukusa będzie ciężko, bo ma tarczę na sobie jeszcze. Dobra, ładnie. Znowu Pip jest całkiem niezły, w sensie naprawdę uważam, że go za całkiem niezłą postać teraz. W sensie nieźle grającego, może tak będzie lepiej to ujęte. No, szalnie oczywiście, jeszcze nas tutaj musi powkurzać, no niestety się nie udało. No niestety nie udało się też samo przejęcie się nie udało. Nie, przepraszam, przejęcie się udało oczywiście. Wiecie co, chyba pójdę w Moral Boosta na razie dwa razy. Bo teraz dosyć sporo straciłem, no 30% to nie jest jakoś specjalnie dużo. O, Chibi Mif. Meh. Nie podobają się szczerze mówiąc te chibi. Oprócz tego powiedziałem, drogozy jest nie najgorszy. Tylko że teraz niestety ma się na wszystkie postaci jedno graffiti, a nie można sobie customizować. Znowu kurczę, nie lubię jak Hyrule strasznie obcina tą customizację. Tak samo jak można było kiedyś wybrać sobie, wiecie, każdy poszczególny element z innego skina, tak teraz trzeba mieć jeden. Znaczy dwa są, przepraszam. Ogólny skin i skin broni, to jest wszystko. A szkoda. Uważam, że wcześniejszy sposób był fajniejszy. Więcej rzeczy, wiecie, choćby były dużo tańsze, to byłoby to po prostu fajniejsze, bo można sobie skustomizować śmiesznie postać. Chyba, że to po prostu prowadziło do jakichś bugów. Nie wiem do końca, dlaczego taki sposób kustomizacji został wyłączony. Właśnie, poczułem, że tam mogą być. To coś mi się nie podobało, że za długo ich tutaj nie było. Myk. Dziękuję. Pan Rubu użyć mapy raczej. Na 99% ja go zostawiam im. Się zajmę panią Aszką.
O, jak miło, któryś się wpieprzyła sama siebie tutaj. Czy sama wbijankę. Więc się zatrzymała i to był plus. Tylko, że niestety padłem. Ale co, najważniejsze jest to, że teraz wygrywa. Tak jak mówiłem, no nie przewiduję, żeby ten mecz miał jakoś dziwnie zakończyć przegraną naszą. Bo oni po prostu nas spierdzielili, delikatnie mówiąc. U nich te dwie osoby, które grają na supportie, są po prostu useless. Na nic się to nie przydaje, tak szczerze. Fuck, kurczę, teraz nie złapałem tej Aszki, ja żałuję. Ale to już jest koniec. Zniszczę jeszcze tą iluzję na wszelki wypadek, żeby się to nie teleportowała, no i GG. No zawalili przeciwnicy. Ale w sumie to z drugiej strony, pamiętacie jak mówiłem na poprzednim razie. O, dostałem zagrany meczu, serio? Nie wiem za co, ale mniejsza. Zobaczymy. Co tutaj takiego zrobiłem? Niesamowitego. A, to jest to. Maria, to Dalianka powinna była dostać tutaj zagranie meczu, nie ja. Tak to be honest. Ale cóż, no mniejsza. Nie uważam, że to było dobre zagranie meczu, które mi się należało. 11 punktów, spoko. Zadania oczywiście nie mam, najlepszym tankiem był. Znaczy flanka to w ogóle nie było, prawda, bo enemy go nie miałem, mieliśmy pipa. 82 kaleczenia, ok. Terminus, no to Terminus, on dużo więcej stał zdecydowanie na punkcie. Mój damage, ok. Terminus miał, Jezus Maria, biedny Terminus. On prawie się nie ruszał z punktu i przez to taki damage słaby, ale jest ok. Znaczy nie będę narzekał, bo to nie jest jego wina do końca, tylko... Powiedzmy, że meta gra, tak? Myśmy wychodzili i biliśmy, a on stał, no bo on jest na blisko, on i tak nie ma za bardzo co zrobić. Jak patrzę na enemy supportu, to aż mi się łza kręci po prostu i mi się płakać chce, bo to jest masakra. Chociaż z tego co widzę, to i tak ostatecznie grał trochę lepiej Maldamba, patrząc na jego statystyki, na zdobyte kredyty, na heala, prawda? Damage miał co prawda tam 160, 158 mniejsze, ale to jest tyle. No i mnie siedział na punkcie, ale to on od tego nie był. No więc no myślę, że to jest ich wina. Po prostu tutaj coś... Nic nie napisali, więc oleję to. No i cóż, mam nadzieję, że wam się podobało. Znowu macie pokaz tego, jak wygląda społeczność, prawda? Czyli mieście w jedną stronę, z mojej perspektywy, z drugiej perspektywy. W sensie u enemy, jak to wygląda, gdy ktoś troluje. Nie zreportowałem nikogo, po prostu nie miałem informacji, kto dokładnie trollował. Wiecie... Uważam, że ten, który pierwszy spikował i który się zgłosił jako pierwszy, to ma pierwszeństwo w tym wypadku. No chyba, że rzeczywiście, nie wiem, tam by wybrał złą legendarkę, czy też totalnie, w sensie taką legendarkę, która by nic nie pomagała, wręcz by przeszkadzała. Ale z tego, co widziałem, to legendarki tam były ok. Nie przedłużając, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, że możecie zostawić suba, dać łapkę, jeśli nie macie co robić z pieniędzmi, to dać donate, jeśli nie macie co robić z wolnym czasem, zapraszam was do naszego Discorda. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.